Jeszcze a propos spraw ostatecznych śmierci, Robert zadaje takie pytanie: Jak długo dusza ludzka pozostaje na ziemi po śmierci ciała, i czy katolik może uczestniczyć w pogrzebie w zborze protestanckim? To dwa różne pytania oczywiście, ale tak. dotyczące pogrzebu mówiąc. Wprost. Jak długo dusza ludzka pozostaje na Ziemi po śmierci? A czy dusza ludzka w ogóle pozostaje. Na nie, ziemi? E, natychmiast. E, są takie mity, to może ja dopowiem, bo wydaje mi się, że pan Robert w tę stronę idzie. Ja sam słyszałem od bardzo pobożnych katolików, że do pogrzebu dusza ludzka krąży po Ziemi. Nie, nie do końca wiem czego, ale czegoś szuka, na coś czeka, a w momencie pogrzebu no już się, dzieje się z nią coś tak, innego. Tak, to są, to są jakieś takie przeświadczenia ludowe. E, one też mają jakieś zakorzenienie w być może nawet w starożytnych jakichś praktykach, na przykład Żydzi wierzyli, prawda, że zdaje się do trzeciego czy, czy do czwartego dnia dusza jeszcze definitywnie na przykład, nie oddziela się od ciała. Dlatego egzegeci mówią, że prawda, Jezus czekał aż cztery dni ze wskrzeszeniem łazarza, żeby było pewne, prawda, że tutaj definitywnie doszło do śmierci i chciał zamanifestować swoją władzę boską. Prawda, że to, co jest niemożliwe, Jezus dokonuje. Natomiast y, y, w katolicyzmie my wiemy, że y, w, y, w momencie śmierci natychmiast, natychmiast y, dusza staje na sądzie szczegółowym i nie ma powrotu. Prawda? I tutaj też pytanie właściwie, czym jest śmierć, bo my wiemy, że z biologicznego punktu widzenia śmierć jest pewnego rodzaju procesem, że no, 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 chyba że jest to drastyczny prawda, wypadek, no to, no to wtedy jednoznacznie możemy określić, ale śmierć generalnie jest procesem w którym człowiek umiera. My mamy różne nasze... Naukowe, czy, przepraszam, kwasi naukowe e, definicje e, e, śmierci, jak śmierć kliniczna, i tak dalej, i wiemy, że po tej śmierci klinicznej zdarza się, że człowiek powraca do życia, no to znaczy, że jeszcze nie przeszedł przez bramy śmierci rozumianej na sposób teologiczny, ponieważ po śmierci już nie ma powrotu. Śmierć jest odłączeniem duszy i ciała e, kategorycznym, ostatecznym. E, Święty Paweł mówi, postanowiono raz ludziom e, umrzeć, a potem sąd, prawda? I wiemy, że e, od razu, prawda, e, Dusza staje na sądzie szczegółowym, od razu jest albo zbawiona, albo potępiona. Jeżeli jeszcze wymaga oczyszczenia, no to e, cierpi karę, e, karę czyścica Natomiast to dokonuje się od razu. Co ciekawe, właściwie nawet są takie wypowiedzi e, kościoła w średniowieczu. Ja może nie przytoczę tak z pamięci dokładnie, jakie to są wypowiedzi, e, ale właśnie one bardzo mówią e, wyraźnie o tej natychmiastowości, prawda, że dusza po śmierci natychmiast, prawda? jeżeli jest bez łaski uświęcającej, nie, ma, nie jest w stanie łaski uświęcającej, natychmiast dokonuje się są szczegółowy i natychmiast e, jest e, już wymierzona kara piekła, prawda? Już cierpi ta dusza e, kary piekielne albo natychmiast, prawda, e, widzi e, Boga, jeżeli jest tego godna. To jak zatem ojciec, a, jak za tym Kościół podchodzi do e, tych wszystkich e, rewelacji, te, tych wszystkich e, oświadczeń ludzi, którzy przeżyli Coś w rodzaju śmierci, śmierci klinicznej i potem wrócili, e, prawda do żywych, e, nie wiem, zatrzymała się akcja serca e, i, i, i e, oświadczają, wspominają, mówią, że coś, czegoś doświadczyli, że szli w kierunku światła, albo zobaczyli samego Pana Jezusa, albo Matkę Najświętszą, e, albo e, poczuli jakieś niezwykłe ciepło, które z e, najlepszym, najświętszym ojcem e, identyfikowali. E, czy jeżeli dane jest człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd, to tego typu zjawisko jest w ogóle możliwe? Jest możliwe, ale nie jest powiedziane, że to od razu jest, prawda, niebo. Istotą nieba jest zjednoczenie definitywne z Bogiem. To co to może być? To może być, może być to na przykład interwencja Boga w celu nawrócenia kogoś, prawda? Coś na kształt objawienia prywatnego. Rzeczywiście ktoś widzi Matkę Boską, widzi Pana Jezusa. No, siostra Faustyna za życia widziała Pana Jezusa i to nie było niebo, to po prostu było objawienie e, prywatne. E, to była jakaś interwencja łaski, prawda? E, która być może jest potrzebna i owocna dla takiego człowieka, natomiast niebo, jeżeli ktoś doświadczyłby tego zjednoczenia no to, no to, właściwie wracając, no już byłby, musiałby być zjednoczony, prawda? On widział Pana Jezusa, ale, ale nie doszło do tego, co jest istotą nieba, czyli zjednoczenia i istotowego widzenia oblicza Bożego.